Godzina 4:50. Pora wstawać chyba, co? Powiem wam, że taki pilocik z lodami to jest, kurczę, zajebista sprawa. Jakby się ktoś zastanawiał, to powiem wam, że naprawdę warto. Zobaczcie na to. To jest fajna sprawa, tak o 4 rano wstać i nie musieć włączyć światła, iść do gniazdka, tylko pyk, pilocikiem sobie zmieniacie oświetlenie w całym pokoju. To jest naprawdę spoko sprawa i są różne. Fioletowy na przykład jest ładny, pomarańczowy, taki bardziej żółty, jakiś niebieski, fioletowy, różne są. Ale najlepszy jest biały, bo najwięcej światła daje. Trzeba wstawać powoli chyba. W ogóle możecie zauważyć, że tutaj mi się pianki odkleiły. To będzie trzeba też zrobić, ale to pewnie nie dzisiaj. I tutaj trzeba kawałek też na żerandol, nie patrzcie, bo on jest do wymiany. Tu będzie trzeba kawałek, też widzicie, wystaje, to trzeba będzie wziąć to, uciąć nożem po prostu i tak to trzeba będzie ogarnąć, nie? No, także wstajemy. Słuchajcie, jest 5:33 już właściwie. Generalnie to polecam z rana takie o kakałko sobie zrobić. Mam fajny kubek z moim imieniem. Kakałko bardzo czekoladowe, więcej kakao niż mleka tak naprawdę, ale fajna sprawa, bo bardzo człowieka na nogi stawia, nawet nie wiem, czy nie lepiej niż kawa. Słuchajcie, no i co? No i poranny dzień właściwie, no 5:30 jest, troszeczkę czasu minęło od mojego obudzenia, ale to dlatego, że miałem właśnie problem z telefonem, słuchajcie. Właśnie sobie tutaj poradnik oglądałem, jak odblokować Samsunga Galaxy S7, bo mam telefon od niedawna. Właściwie ten film jest takim, nawet komentarz napisałem, możecie sobie przeczytać. Łapeczkę zostawiłem. Słuchajcie, ten film jest takim, można powiedzieć, testem tego telefonu generalnie, jak to wszystko nagrywa i tak dalej. W pełni ten cały materiał będzie tym telefonem zrealizowany. Potem jeszcze planuję ich pobiegać, więc może coś ponagrywam z, że tak powiem, z dworu, wiadomo, z zewnątrz, na świeżym powietrzu. Zobaczymy też, jak ten telefon robi ujęcia, tylko że pada całą noc, padało, jest 5:30 w dalszym ciągu, słuchajcie, pada, więc no ciężko będzie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co? No i zapraszam was do tego eksperymentalnego, można powiedzieć, vloga. Generalnie tutaj YouTube'a też sobie przeglądałem. Na tym filmie ostatnim, który dałem tutaj z tego, pozytywnie mnie żeście zaskoczyli w tych komentarzach tutaj, bo myślałem, że raczej wolicie same gry, a jednak o, lubię takie filmy, widzicie, tutaj są komentarze bardzo, bardzo pozytywne od was tak naprawdę, więc może nawet fajnie by było coś się tak wziąć bardziej za te vlogi i ponagrywać bardziej takich filmów z realnego życia. No zobaczymy. W każdym razie robię cięcie, jak będzie się działo coś ciekawego, to do was na pewno wrócę.
Hej, witam was o godzinie 24 prawie w procesie montażu. Słuchajcie, tak to wygląda. Tutaj można powiedzieć taka troszeczkę, że tak powiem, no taki mindfuck, jak widzicie. No ale jak coś, no to się tutaj wszystko ładnie montuje. Już jestem, można powiedzieć, w połowie, bo film będzie miał około 11-12 minut, a ja jestem w no, 5-6 minucie generalnie. Najgorsze, powiem wam, z tym wszystkim jest bawienie się z dźwiękiem. Jak widzicie, tutaj też kakałko sobie piję. Najgorsze jest bawienie się z dźwiękiem, słuchajcie, bo tutaj, żeby dźwięk jakiś dobry do tego dodać, to jest masakra, nie? No ale ja wracam do montażu, także słuchajcie, widzimy się, słuchajcie, w następnych vlogach, jak coś, no to następny vlog raczej będzie coś takiego, będzie nagrywany w 4K, bo ten vlog był nagrywany w Full HD w 60 klatkach, ale widziałem, że w niektórych momentach troszeczkę jednak tam pikselowało, no i mam nadzieję, że w następnych już będzie lepiej, bo w 4K myślę, że byłby dużo lepszy efekt, tylko wtedy już nie będzie 60 fpsów, tylko najprawdopodobniej 30. No ale cóż, wracamy do, słuchajcie, montowania i zapraszam was do oglądania dalej i możecie zostawić łapkę, jak nie zostawiliście. Trzymajcie się, elówka. No, ładnie daje. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. No znowu nagrałem samą końcówkę, no czemu te pociągi tak szybko uciekają? Opa, jak teraz, jakie, o kurde.
Dobra, starczy tego biegania na dzisiaj, tylko gdzie ja mam kluczyki i lecimy na chatę. W sumie zrobię jeszcze jakiś ciężar, znaczy jakieś te ciężarkami i będzie zajebiście. Dobra, także dzięki ogólnie za uwagę. Napiszcie, jak się sprawdził ten, napiszcie, jak się sprawdził, jak to się nazywa, telefon, jak się sprawdził statyw. Statywem nagrywałem takim, nie wiem, czy będzie widać. Tam dam wam gdzieś, w opisie ten linka. Słuchajcie, no i co? I jedziemy na chatę właściwie, jedziemy na chatę, bo trzeba trochę odpocząć, trzeba potem zrobić jeszcze trening na bicki i będzie zajebiście. Trochę żeśmy pobiegali. No i co? No i dzięki za uwagę, napiszcie, jak wam się podobało. Jak będziecie chcieli więcej takich vlogów, to dajcie znać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja wyłączam teraz już telefon, bo słuchajcie, wjeżdżamy już na drogę normalną, publiczną, więc trzymajcie się. Dzięki za uwagę, napiszcie komentarz, jak wam się podobało. I siemanko!